Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś środa kopertowa. Środa kopertowa od trzech wspaniałych osób. Już tłumaczę co i jak od kogo. Tutaj mamy kopertkę od Urszuli G. Bardzo serdecznie, kochana, dziękuję. Kolejna jest aż z Niemiec. Jest od Ewy Rękas. Także również bardzo serdecznie dziękuję. I ona chyba przebyła najdłuższą drogę aż do mnie. Także super. No i trzecia, ostatnia jest od Natalii z kanału Moje Życie w Polsce. Także naprawdę, kochana, bardzo jestem zaskoczony. W ogóle jestem tymi trzema listami zaskoczony, bo niczego się naprawdę nie spodziewałem, ale pocztowy mi wszystko przyniósł. Także mówię, dobra, trzeba nagrać. Nagrywamy trzy od razu, żeby było potrójnie miło. Także, moi drodzy, proszę też o zostawienie serduszek, łapeczek w górze, o zostawienie miłych komentarzy, bo żadne inne tutaj tak naprawdę nie są akceptowalne. Moi drodzy, otwieramy, ale jeszcze przed otwieraniem zapraszam Was już jutro na premierę zdrapki na dobry rok. Także będziemy drapali. No i dobra, wpadajcie jutro w godzinach porannych, a teraz zajmujemy się kopertami. Także lecimy, otwieramy i lecimy po kolei. Także o, tu jest dosyć gruba ta kopertka. Od Urszuli G. Także Uleczko, bardzo Ci, kochana, dziękuję. Oj! Dobra, to się wytnie. to się zamarzę. Dobra, bo widzę, że nie mam, kurde, nożyka. I to tak właśnie jest, bez nożyka. Dobra, ale mamy już wszystko pięknie otwarte. No to dobrze. Sprawdzamy, proszę bardzo, pusto. O kurde, co to jest? O kurde. Ale najpierw karteczka. Ewelinko i Dawidzie. Kochani, życzę Wam świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i wypoczynek, nowego roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. Urszula z rodziną. No bardzo serdecznie dziękujemy. Szkoda, że Ewelki nie ma, że wyszła, ale na pewno jej przekażę, na pewno się ucieszy. No, Uleczko, naprawdę, kochana, bardzo, bardzo mi miło. Ewelce na pewno też będzie miło na serduchu. Maseczkę to na pewno Ewelce przekażę, bo ja tam do maseczek się nie nadaję. No i jeszcze zdrapeczki, no kurczaki, no. Jeszcze mamy kasę od Mikołaja, to jedna będzie dla Ewelki, jedna dla mnie, nieważne tam jaka. Mimo wszystko bardzo Ci, kochana, dziękujemy. Przemiła rzecz. I ta karteczka, coś pięknego, super, super, dobrze, także to już odłożę, no i od razu sobie w sumie zdrapiemy tą kasę od Mikołaja. Uleczko, naprawdę uśmiech z twarzy mi nie schodzi, a jeszcze w głowie mam tu dwie koperty do otworzenia, to już naprawdę, hajeny, serducho się raduje, naprawdę. I moi drodzy, drapiemy wygrywające liczby 6, 34, 28 oraz 2. Także drapiemy. A tamtą zdrapeczkę to Ewelka na pewno u siebie zdrapie na kanale. 35 nie mamy. Siódemeczkę nie mamy. 11 nie mamy. Idziemy dalej. 13 jeszcze właśnie drapiemy sobie zdrapeczki. Fajnie, klimatycznie. I świąteczna zdrapeczka. Jedyneczka, no bliziutko, ale daleko. Dalej mamy 26, 15. Kolejna to jest co? Czwóreczka i ostatnie trójeczka. No dobrze, także Kasiora od Mikołaja podrapana. Dzięki serdeczne, naprawdę, Uleczko, uśmiech z twarzy mi nie schodzi. Super, także dobrze, lecimy dalej. Dalej mamy Ewę. O, trzeba oddalić, także otwieram teraz Ewę. Super, naprawdę, karteczki to jest coś zawsze bardzo, bardzo miłego i to jest taki fajny gest. Ja tam się cieszę, nawet gdyby to była sama kartka, naprawdę, ja się cieszę z takich rzeczy. Nawet nie wyobrażacie sobie jak. To jest bardzo miła rzecz i dla mnie bardzo taka sentymentalna, pamiątkowa przede wszystkim. Czekajcie. O, jest! Zobaczcie, ciach! No, jaka piękna niemiecka karteczka!
Ja z Niemca to trochę noga byłem. Także nie wiem nawet co tu pisze. Frohe Weihnachten. Może wesołych świąt. Und ein gutes neuer Jahr. Jar. Jar, jak się to mówi. Także i wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak mi się wydaje. Także nie wiem co dokładnie tam może to znaczyć, ale starałem się jakoś to przeczytać. Piękny misio. Dobrze, także przeczytajmy sobie jeszcze życzonka od Efci. Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku 2021 bardzo udanego, na pewno. Tu Efcia chyba dwójkę, albo może to taka jedyneczka. Tobie, Dawidzie, Ewelinko oraz całej rodzinie życzy Ewa. Bardzo Ci, Efciu, dziękujemy. Piękna karteczka i to prosto z Niemiec. Także naprawdę super. Bardzo, bardzo mi miło. Ewelce na pewno też będzie miło, jak zobaczy. Coś pięknego. Piękna karteczka. Bardzo dziękujemy. Super. Idziemy, moi drodzy, dalej. Idziemy, moi drodzy, dalej. Dalej mamy kopertę od Natalii z kanału Moje Życie w Polsce. Czekajcie, tylko spojrzę do tyłu, czy tutaj... O, nie, nie ma. Dobra, bo tak mówię. Może dane z tyłu jakieś jeszcze będą, czy coś. Zobaczcie, jak tu Natalia nam ładnie pokleiła. Także normalnie czuję się jak dziecko. Bo jednak wszyscy jesteśmy jeszcze jakimiś tam dziećmi w głowie, jak sobie uzmysłowimy. Dobra, a tymczasem otwieram. Otwieram od Natalii również na pewno piękne życzenia. Dobrze. No i mamy otwarte. Zobaczcie. O kurcze. Pięknie. O, nie wierzę. Jeszcze z drapeczki. Na szczęście. Super. Ojeny. Ale najpierw karteczka, bo to najbardziej cieszy człowieka. Nie wiem czemu, ale mnie te kartki to normalnie rajcują. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, miłości i radości życzą Adaś, Jacek i Natalia z kanału Moje Życie w Polsce. O, ale bajer, zobaczcie. Natalia ma tu normalnie wydrukowane YouTube Moje Życie w Polsce. Super. Dla Eweliny i Dawida. No bardzo serdecznie dziękujemy. Widzę, że tutaj jest rysunek Adasia na pewno. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Także Adaś, jak mnie słyszysz, bardzo ładnie nam tutaj namalowałeś i pewnie przykleiłeś ptaszka i takiego jakby chyba łosia czy tam reniferka. Bardzo mi miło. Zobaczcie. Piękne. No coś pięknego. Piękny rysunek. Wydrukowany. No bardzo ładna. Bardzo ładna kartka. No coś naprawdę przepięknego. Super. Normalnie się człowiek napatrzeć nie może. Bardzo mi miło. Naprawdę. Dziękujemy, kochana. Jeszcze mamy tu po herbatce i po zdrapeczce. Oj, jeny. Dobrze, także ja Ewelce na pewno przekażę. Herbatki sobie wypijemy. Na pewno będą pyszne. Na pewno będą pyszne. Obniżę sobie tylko statywik. Dobrze. No i co? I będziemy sobie zaczynali. I będziemy sobie zaczynali. Także drapiemy zdrapeczkę na szczęście. A tu mamy biedronkę. Gwiazdę. Kolejną biedronkę. Musimy znaleźć trzy identyczne symbole. Diamencik, diamencik i gwiazdka. No nic nie ma, ale zdrapeczka na pewno na szczęście i była podarowana też od serducha, ale zdrapeczkami się akurat tutaj nie przejmujemy, bo są naprawdę przemiłe gesty w postaci tych pięknych karteczek. Jeszcze Wam pokażę na koniec. No normalnie coś przepięknego. O jeny, super, bardzo, naprawdę bardzo mi miło. Ojeny. Pięknie. Trzy piękne karteczki zaraz wędrują u mnie na oknie. Także zaraz już się odwracam właśnie, patrzę gdzie je umieścić. Także super, będą na pewno na oknie, na parapecie, na tej mojej takiej świątecznej scenerii, którą zrobiłem. A zaraz Wam w sumie jeszcze też pokażę, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało. No dobrze, moi drodzy, także ja już będę tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnał. Nawet się cieszę, że dzisiaj nie robiłem żadnych tam zdrapmasów. A w sumie był taki zdrapmasik, bo drapaliśmy Kasiorę od Mikołaja, jeszcze zdrapeczkę na szczęście. Także bardzo serdecznie
moje drogie kobietki, z rodzinkami również, bo też składaliście życzenia z rodzinkami. Także bardzo Wam, kochani, dziękujemy. Ogromna radość i pociecha w serduchu, naprawdę ogromna. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i żegnam się. I jeszcze na pożegnanie właśnie zobaczycie, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało na parapecie. I tak sobie będą te karteczki ładnie świeciły. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Serducho się raduje. Miłego dnia Wam życzę. I pamiętajcie, moi drodzy, kierujcie się zawsze dobrem. I życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Także trzymajcie się. Hej, cześć. Miłego dnia.